Apostoł Jan w 6 rozdziale Ewangelii Jana przedstawił takie słowa, które Pan Jezus powiedział do ludzi, którzy zadali Mu takie pytanie. To jest 6 rozdział, 28 wiersz. Rzekli więc do Niego, czyli do Pana Jezusa, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Czyli widzimy, że Pan Jezus dał prostą receptę. W jaki sposób można wykonywać dzieła Boże? Wierzyć w Pana Jezusa. Nie ma tu mowy o niczym więcej, jak tym, tylko o tym, że Panu Jezusowi mamy wierzyć. Wierzyć mamy w to, kim Pan Jezus jest. Że mamy wierzyć w Tego, którego Bóg posłał, a Bóg posłał Pana Jezusa. Podobna myśl jest w pierwszym liście Jana. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 23 wiersz. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa. Możemy być pewni, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, to Bóg nas wysłuchuje. A więc jeśli prosić będziemy Boga o to, żeby nas uratował, to już możemy uznać od razu, że już mamy to, o co Go prosiliśmy, bo to jest zgodne z Jego wolą. Wiemy, że otrzymaliśmy już od Niego. A nie możemy powątpiewać słowo, które Bóg wypowiedział o swoim Synu, bo wtedy uczynilibyśmy z Boga całkowicie niewiarygodnego. Uczynilibyśmy Go kłamcą. A przecież Bóg nie kłamie. Więc mamy do wyboru. Albo wierzymy Bogu i wtedy honorujemy to, co Bóg powiedział o swoim Synu, że w Nim jest zbawienie. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Albo obrażamy Boga, nie wierząc w Syna Bożego, bo wtedy czynimy z Boga kłamcę. Czy ktoś z nas odważyłby się uznać Boga za kłamcę? Jeśli nie, to pozostaje nam wierzyć w Pana Jezusa i to daje nam życie wieczne, bo On umarł za nasze grzechy i to wystarczy.